Dzień 820. Dziś wiele dzieje się w kierunku Avdiivki Tutaj Ukraińcy zatrzymali rosyjskie przełamanie i rozpoczęli kontrataki w celu odzyskania utraconych pozycji. Głównym rosyjskim celem na zachód od Avdiivki jest przejęcie kontroli nad ukraińskim miastem i kwaterą główną Pokrowsk. Ukraińcy utworzyli liczne linie obronne w celu obrony miasta. Ponieważ Rosjanie ponieśli ogromne straty atakując ukraińskie linie frontalnie, próbowali wykorzystać swój przełom pobliżu Oczerytena aby oskrzydlić ukraińską obronę i załamać linię frontu. W ciągu ostatniego miesiąca Siły rosyjskie wykorzystały swój przełom po Oczery Oczerytena, by przejąć kontrolę nad jak największą liczbą osad. Ukraińcy, początkowo nadal cierpiący na znaczny niedobór pocisków artyleryjskich, wykorzystali intensywne ataki dronów, aby powstrzymać rosyjski impet. W tym samym czasie rosyjska ofensywa podczas Ifjarem i Charkowem ograniczyła rosyjską zdolność do odpowiedniego uzupełnienia strat w tym rejonie. Z niewystarczającymi posiłkami i wysokim wskaźnikiem strat, rosyjska ofensywa szybko utknęła w martwym punkcie. Pomimo szybko wyczerpujących się zdolności bojowych, Rosjanie kontynuowali próby. Lokalnych ataków, aby poprawić swoją sytuację taktyczną i skonsolidować swoje zdobycze. W szczególności Rosjanie próbowali zwiększyć swoją strefę buforową na południowy zachód od Oczerytena, atakując w kierunku Osad Sokil i Nowopokrowskie. W kierunku Nowopokrowska rosyjskie grupy szturmowe piechoty posuwały się przez linię drzew przy licznym wsparciu czołgów. Operatorzy dronów z 47. Brygady Zmechanizowanej opublikowali geolokalizowane nagranie rosyjskiego szturmu składającego się z dwóch transporterów opancerzonych i czołgu T-90M. Co ciekawe, rosyjski czołg nie prowadzi Grupy szturmowej, lecz był utrzymywany jako wsparcie. Pierwszy transporter opancerzony szybko wjechał na minę przeciw i został natychmiast zniszczony. Rosyjska piechota na drugim transporterze opancerzonym szybko zsiadła i próbowała się ukryć, podczas gdy ukraińska artyleria otworzyła ogień na ich pozycję. Rosyjski atak szybko przerodził się w chaos, gdy Czołg wspierający zawrócił, by uciec przed ukraińską artylerią. Podczas odwrotu Czołg został trafiony przez drona fpv który go unieruchomił, a załoga uciekła w bezpieczne miejsce. Nagranie z drugiego drona obserwacyjnego pokazuje, jak inne. Rosyjski czołg został wysłany do osady, aby wesprzeć rosyjską piechotę. Ten czołg również został trafiony przez drona FPV, ale udało mu się wydostać z osady, gdzie został później porzucony. Co zaskakujące, Rosjanie wysłali do wioski trzeci czołg, który również szybko zawrócił, gdy tylko ukraińskie pociski artyleryjskie zaczęły eksplodować w jego pobliżu. Ukraińscy operatorzy dronów udostępnili później materiał filmowy pokazujący, jak wykończyli oba nieruchomione rosyjskie czołgi za pomocą dronów kamikadze FPV. Podobnie przebiegały rosyjskie ataki na Sokil. Rosyjskie grupy szturmowe transportowane przez Transportery opancerzone zaatakowały osadę Sokil. Transportery opancerzone przejechały przez miny, po czym piechota zsiadła i została zaatakowana przez ukraińską artylerię. Tutaj jednak rosyjskie grupy szturmowe zdołały zająć pozycję na Polanie w połowie drogi. Kolejny nieudany rosyjski atak również został zatrzymany w połowie drogi, ale tym razem za pomocą drona kamikadze FPV. Ukraińskie załogi artyleryjskie otworzyły następnie ogień do pozostałej rosyjskiej piechoty za pomocą amunicji kasetowej. Ukraińcy rozmieścili również bojowy wóz piechoty Bradley, aby wykończyć rosyjski pojazd w z piechotą. Po atakach Ukraińcy postanowili zniszczyć rosyjską piechotę nie tylko na ich nowo utworzonych pozycjach, ale także w samych osadach. Geolokalizowane nagrania pokazują, jak ukraińscy operatorzy dronów intensywnie atakowali rosyjską piechotę za pomocą dronów kamikadze FPV w ciągu dnia i granatów zrzucanych z dronów w ciągu nocy. Ukraińcy wykryli również dużą grupę piechoty, która przyniosła się do jednego z domów, aby się tam schronić. Później Ukraińcy wykryli o wiele więcej takich schronów i wyposażyli swoje drony FPV w cięższy materiał wybuchowy, aby skutecznie zawalić i zniszczyć te budynki. Oprócz zniszczenia całej rosyjskiej piechoty w środku zawalenie samego budynku uniemożliwia również rosyjskim żołnierzom wykorzystanie ich jako schronienia w przyszłości. Ukraińcy publikowali również materiał filmowy pokazujący skalę rosyjskich strat w kierunku Nowopokrowska, ponieważ nagranie pokazało blisko 50 rosyjskich strat osobowych w linii drzew poniżej 100 metrów. W obliczu szybko rosnących strat siły rosyjskie w sołowiowie desperacko potrzebowało posiłków. Wysłali do osady wiele transporterów opancerzonych, wypełnionych piechotą, ale wszystkie zostały zniszczone przez dronę PV. I artylerię. Po tym, jak siły rosyjskie w tym rejonie zostały poważnie osłabione, Ukraińcy zaczęli ostrożnie sądować rosyjską obronę w poszukiwaniu słabych punktów. Ukraińcy zaatakowali za pomocą bojowych wozów piechoty Bradley, otwierając ogień i niszcząc rosyjskie pozycje przedsołowiowe. Te ataki sondażowe poszły wyjątkowo dobrze, ponieważ rosyjscy blogerzy wojskowi potwierdzili, że Ukraińcy odbili liczne linie drzew i sieci okopów wokół Sołowiowa. Ogólnie rzecz biorąc, siły ukraińskie poważnie uszczupliły rosyjskie przełamanie w pobliżu Oczerytene do tego stopnia, że Rosjanie nie są w stanie przeprowadzić żadnej. Manewrów na dużą skalę. Rosjanie przeprowadzili serię kosztownych ataków, otrzymując w zamian jedynie marginalne zyski. Ukraińcy wykorzystali te wysokie straty rosyjskie, przeprowadzając intensywne ataki dronów, celując w rosyjską piechotę, schrony i posiłki w okolicach Sołowiowa. Spowodowało to, że Ukraińcy byli w stanie przeprowadzić lokalne kontrataki, odzyskując kontrolę nad kilkoma okopami i liniami drzew. Utrzymanie kontroli nad tymi pozycjami tworzy taktyczną przewagę dla Ukraińców, ponieważ uniemożliwia rosyjskim grupom szturmowym bezpośredni atak na osady Sokil i Nowopokrowskie. Ponieważ Rosjanie nadal cierpią z powodu braku posiłków, Ukraińcy będą w stanie odzyskać inicjatywę i zmusić Rosjan do wycofania się, zanim zdążą się okopać. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.